Cześć! Z tej strony Smart Tester. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozmontować smartfona LG X-Power i wymienić w nim ekran. Zatem bierzmy się do roboty. Na początek wyłączcie telefon. Kolejnym etapem jest wyjęcie tacki na kartę SIM. Znajduje się ona na lewej dolnej krawędzi urządzenia. Kolejnym etapem jest zdjęcie klapki baterii. Weźcie więc kostkę w dłoń i korzystając z otworu, który powstał po zdemontowaniu tacki na kartę SIM i SD, wsuńcie kostkę między tylną część obudowy a ramkę. Delikatnie przesuwając, odepniecie zatrzaski. Naszym oczom ukazuje się bateria, a także osłona płyty głównej. Zatem, aby dobrać się do wszystkiego, musimy odkręcić te wszystkie śrubki. Kiedy odkręcicie już wszystkie śrubki, możecie wziąć się za demontaż osłony płyty głównej. Co ciekawe i rzadko spotykane, w przypadku tego urządzenia jest ona zintegrowana z ramką boczną. Dlatego też wepchnijcie kostkę pomiędzy szkło a plastik. A następnie naciśnijcie na ten garb u góry. Kiedy wszystkie zatrzaski na górze i po bokach odskoczą, będziecie mogli wysunąć do góry sam telefon. Tradycyjnie na początek odpinamy złącze baterii. Znajduje się ono na dole na płycie głównej. Na kolejny ogień idzie złącze ekranu, a także złącze głównej kamery i złącze przedniej kamerki do selfie. Teraz, kiedy wszystkie przewody są już odpięte, możecie zdemontować płytę główną. Kolejnym krokiem jest demontaż baterii urządzenia. Jest ona przylepiona w górnej części na taśmę dwustronną. Wsuńcie pod nią kostkę i delikatnie podważcie. Kolejny krok to zdemontowanie głównego modułu aparatu. Najprościej wspomóc się tutaj małym płaskim śrubokrętem. Analogicznie postępujemy z przyciskiem blokowania i z przyciskami głośności. Wsuńcie delikatnie śrubokręt tak, aby rozerwać klej. Dalej pozostaje nam wibrator. Wsuńcie płaski śrubokręt od prawej strony. Znajduje się tam małe wycięcie w ramce, które umożliwi jego łatwy demontaż. Dalej przednia kamerka. Wystarczy ją troszeczkę mocniej pociągnąć. Nie zapomnijcie także o tym elemencie, który odpowiada za połączenie głośnika z płytą główną. Używając więc płaskiego śrubokrętu, zdemontujcie go. I ostatni element to głośnik rozmów głosowych. Wystarczy go delikatnie podważyć. W większości przypadków, jeżeli chcecie wymienić ekran, to zostanie Wam sprzedany taki gotowy set, czyli zintegrowana ramka wraz z wyświetlaczem, digitizerem i szybką. Jeżeli tak się jednak nie stało i zakupiliście sam wyświetlacz, to po prostu podgrzejcie całą ramkę, a także przód wyświetlacza i również korzystając z pomocy kostki, odseparujcie go od ramki. Do ponownego zamontowania wyświetlacza możecie użyć albo taśmy dwustronnie klejącej, albo też kleju, na przykład E7000. Zatem to wszystko na dziś. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę i wyraźcie to w komentarzu. Nie zapomnijcie także o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!